Po raz pierwszy w Szczecinie Mistrzostw Europy w formule Firefighter Combat Challenge, a w nich indywidualna rywalizacja 80 najlepszych strażaków. Tylko najlepsi z najlepszych. Starty 16 najlepszych sztafet w Europie. Wspaniałe widowisko! Mistrz Europy może być tylko jeden. Zagrzewajmy tych dzielnych strażaków do walki, bo to są dwie najcięższe minuty w sporcie. Uważam za otwarte. Co panią skłoniło do wzięcia udziału w zawodach właściwie zdominowanych przez mężczyzn? Chęć udowodnienia tego, że kobiety też sprawdzają się w tym zawodzie. Satysfakcja z ukończenia samego tak trudnej konkurencji i stawanie się lepszym na każdych zawodach, poprawianie swoich rezultatów. Która przeszkoda była dla pani najtrudniejsza? Do tej pory zawsze uważałam, że manekin, ostatni element. Aczkolwiek teraz przełamałam jakby tą barierę akurat tutaj, w Szczecinie. I uważam, że dosyć płynnie cały tor pokonuję. Więc ciężko mi w tym momencie, w tym dniu powiedzieć, co jest najtrudniejsze. Na co dzień jestem strażakiem ochotnikiem w OSP Łękawica, obok Wadowisk. Łączę tą pasję straż pożarna i sport. A wykonuję zawód ratownika wodnego aktualnie. Bardzo dobrze przygotowany tor tutaj w Szczecinie, naprawdę. Także wielkie podziękowania i słowa uznania dla organizatorów. W całych zawodach podoba mi się na pewno to, że zjeżdżają się tutaj wspaniali ludzie, strażacy z całej Europy. Ten tor jest tak zbudowany, jakbyśmy wchodzili do jakiegoś mieszkania. Najpierw jest bieg po klatce, wszystko jest w pełnym umundurowaniu, tak jak biegniemy do pożaru. Później jest ten młot, który symuluje wyważanie drzwi. Jest też ta jakby osoba poszkodowana, którą ewakuujemy. Więc no, jest to bardzo podobne tak jak w działaniach. Oczywiście w działaniach dochodzi jeszcze stres związany właśnie z akcją prawdziwą, mniejsza widoczność, bo najczęściej jest duże zadymienie, nieraz jest widoczność bliska zeru, no ale jest to bardzo, bardzo podobny poziom taki zmęczenia. Przygotowania trwały od kilku miesięcy. Zaczęliśmy jeszcze w zimie ćwiczenia siłowe i później już konkretnie na wieży i na torze dopinanie zmian i tego, żeby jak lepiej wypadła zawody. Jak podobają się panu dzisiejsze zawody? No, są bardzo dobrze przygotowane, świetna atmosfera w Szczecinie, dobra pogoda, także rywalizacja sportowa. A jaki jest pański przepis na sukces? Trening, jeszcze raz trening.
są i obaj zawodnicy. Na torze czerwonym reprezentant Szczecina Krzysztof Krawczyk. To oni walczą o tytuł Mistrza Europy. Ostatni bieg w startach indywidualnych. Reprezentant Szczecina też chwycił swojego manekina. Wielkie brawa dla nich! Ponieśmy ich do mety! Litwin już na mecie, czekamy na reprezentanta Szczecina. Wielkie brawa dla obu zawodników! Teraz czas poznać przyszłego mistrza Europy. Dowiemy się za kilka minut, czy będzie to drużyna z Berlina, czy z Choszczna. Zawodnicy na miejscach. Za chwilę rozpoczynamy widowisko i dowiemy się, kto zostanie, która drużyna będzie mistrzem Europy 2015. Niemcy, tor czerwony. Praktycznie równo na szczycie wieży. Pomóżmy im brawami, witamy dwie ekipy na dole. Idą łeb w łeb, teraz nawodniona linia gaśnicza. I niech te białe orły na hełmach niosą ich po zwycięstwo. Choszczno prowadzi. Mamy mistrza, mistrza Europy, drużyna z Choszczna, wielkie brawa.
roku nasz poziom europejski, europejskich zawodów, także naszych, jest coraz wyższy i powoli już nawet świadczą o tym głosy ze Stanów, zawodników, którzy do nas przyjechali ze Stanów, nie odbiegają od światowych standardów. Trening całoroczny, to, że trenujemy cały rok, powoduje to, że w naszej pracy, czyli w ratowaniu ludzi, jesteśmy coraz lepsi i to jest największa wartość tych zawodów. Mam nadzieję, że za rok będzie jeszcze lepiej i jeszcze większa konkurencja z jeszcze większą liczbą zawodników. Rośnie poziom zawodników, widać to po czasach. Tutaj padły w biegach indywidualnych, również w sztafecie, rekordy Europy. Dzięki tym naszym strażakom czujemy się oczywiście bezpiecznie i doskonale. Za to Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Nikt Was do tego nie zmusza, a Wy to robicie. To jest jeszcze bardziej imponujące. Za to Wam chcę serdecznie podziękować. Wiele wnosicie do formacji ratowniczej wszystkich krajów i to jest piękne i godne do naśladowania. Gratuluję tym, którzy wygrali. Gratuluję tym, którzy będą reprezentować Europę i nasze kraje w wymiarze światowym w Stanach Zjednoczonych. Piąte mistrzostwo Europy Firefighter uważam za zamknięte.